Cześć, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Tematem naszego spotkania będzie wyznacznik macierzy. Wyznacznik macierzy, co to jest? Otóż wyznacznik macierzy definiujemy tylko i wyłącznie dla macierzy kwadratowych. Czyli jeżeli poprosi Cię nauczyciel akademicki o wyznaczenie wyznacznika macierzy albo będzie Ci on potrzebny na przykład do rozwiązywania układu równań, to musi to być macierz kwadratowa. Czyli przypominam, macierz kwadratowa to macierz, która ma tyle samo wierszy co kolumn, czyli na przykład macierz n na n. I teraz wyznacznik macierzy to jest taka specjalna liczba, która nam wychodzi oczywiście tutaj z naszych obliczeń, która ma zastosowanie w rachunku macierzowym. Będzie ona nam potrzebna do rozwiązywania chociażby układów równań, do rozwiązywania równań macierzowych. Dlatego tym wyznacznikiem w szczególności się zajmiemy na tym naszym spotkaniu. Ja przypomnę, wyznacznik macierzy powinien się kojarzyć, wyznaczniki powinny się kojarzyć z taką metodą ze szkoły średniej rozwiązywania takich prostych układów równań, no bo w szkole średniej nie było ich bardzo skomplikowanych, więc była taka metoda wyznacznikowa i właśnie tam się liczyło wyznaczniki. I z pewnością przypomnisz sobie, jak ja będę tutaj liczyła, jak liczymy wyznacznik macierzy 2 na 2. Do obliczenia wyznacznika macierzy 3 na 3 będę Cię uczyła tak zwanej metody Sarusa, natomiast wyznaczniki wyższych macierzy, czyli macierzy 4 na 4, 5 na 5, 6 na 6, będziemy na tym naszym spotkaniu liczyć za pomocą rozwinięcia Laplace'a. Dlatego zapraszam Cię serdecznie do rozwiązywania zadań razem ze mną. W zadaniu numer 1 mamy macierz kwadratową 2 na 2, zapiszę tutaj macierz 2 na 2 i mamy wyliczyć jej wyznacznik. Otóż wyznacznik macierzy będziemy oznaczać w taki sposób. Albo będę pisała tak, że mam macierz A i kreseczki takie pionowe, albo będę używała oznaczenia det, w tym wypadku u nas macierz X. Det oznacza wyznacznik, czyli wyznacznik macierzy X. No albo w taki sposób będę pisała. To raz tak, więc tutaj się za bardzo nie przejmujmy tym zapisem, bo albo będzie taki, albo będzie taki. Czyli jeżeli ja chcę policzyć wyznacznik macierzy X, to mogę to zapisać det X, a mogę zapisać w taki sposób takie kreseczki pionowe z góry na dół i to już nie jest macierz w tym momencie, tylko to jest jej wyznacznik, czyli taka specjalna liczba. I teraz, jeżeli macierz jest 2 na 2, to być może przypomina Ci się ze szkoły średniej, jak liczyło się ten wyznacznik. Bardzo prosto. Mnożyło się tak na krzyż. To z tym, odjąć to z tym. I ja tu przypomnę. Czyli 2 razy 10, odjąć 5 razy minus 12. To mnożone z tym, odjąć to mnożone z tym. No i mamy 20 dodać 5 razy 12, to jest 60, czyli wyznacznik tej macierzy będzie wynosił 80. To jest proste, macierz 2 na 2 jest dosyć proste, liczenie wyznaczników jest rzeczą banalną, no ale od czegoś trzeba zacząć. Przykład numer 2, mamy macierz teraz oczywiście znowu kwadratową, z tym, że jest to macierz wymiaru 3 na 3 i mamy policzyć jej wyznacznik. No więc zapisujemy sobie det y, czyli wyznacznik tej macierzy y. Oczywiście mogę to zapisać w postaci tych pionowych kresek. Ja to przepiszę, żeby to było znowu estetycznie tutaj widać. Staraj się, żeby to tak było ładnie, po prostu element pod elementem, bo to tak akurat do wyznaczników ma to znaczenie. I teraz macierz 3 na 3 to jest taka macierz specyficzna, bo można jej wyznacznik policzyć tak zwaną metodą Sarusa. Na czym będzie polegała ta metoda Sarusa? Będzie ona polegała na tym, że spisujemy pod spodem, ja kolorem zrobię, żeby było ładnie widać, spisujemy pod spodem dwa pierwsze wiersze, tak jak lecą, czyli będzie 2, 1, 0, tylko elegancko spisać, minus 1, 2 i 3. I zgodnie z tą metodą liczenia wyznacznika będziemy sobie mnożyć najpierw w jedną stronę, zobacz, będę to kolorem robiła, mnożymy trójkami to ze sobą i to ze sobą mnożymy. Czyli możemy to mnożenie robić w głowie. 2 razy 2 to 4, razy 3, 12. Dodać.
Teraz to mnożymy. Minus 1 razy 1 to minus 1 razy 0, 0. Napiszę to 0, żeby było wiadomo, że tam powinno być. Dodać i mamy 0 razy 1 razy 3, to i tak jest 0. Teraz piszemy odjąć, otwieramy nawias i mnożymy w drugą stronę, czyli to i to. Widzisz, tutaj ma znaczenie estetyka, jak to zapiszemy, żebyśmy dobrze poskreślali, czyli 0 razy 2 razy 0, to i tak jest 0. Dodać 2 razy 1 razy 3, no to mamy oczywiście 6. Dodać minus 1 razy 1 i razy 3, czyli będziemy mieć minus 3 tutaj. Czyli to się równa. Tu mamy 12, dodać te 0, to i tak jest 12. W nawiasie będziemy mieć 6 minus 3, czyli 3, ale przed nim minus, czyli będzie minus 3, czyli ostatecznie wychodzi nam 9. Czyli wyznacznik tej macierzy Y po prostu to jest liczba 9. Te dwa przykłady, być może to nie dużo do liczenia wyznaczników, ale te dwa pierwsze przykłady to była macierz 2 na 2, to była macierz 3 na 3. Jeżeli będą wyższe macierze, czyli macierze, które mają więcej jeszcze wierszy i kolumn, to będziemy liczyć wyznaczniki metodą właśnie rozwinięcia Laplace'a. Jeżeli chciałbyś tej metody się nauczyć, chciałbyś ją zobaczyć, jak ja nią rozwiązuję, zapraszam Cię do zakupu mojego kursu online, który możesz znaleźć na stronie www.aikamat.pl. I tymczasem do zobaczenia.